Witajcie. Dzisiaj nie będzie oglądania. Chciałbym, abyście skupili swoją uwagę na słuchaniu. Czy to idąc na spacer, czy jadąc autobusem, pociągiem, czy samochodem, nie musicie patrzeć w ekran na migoczące obrazy. Szkoda wzroku. Pamiętacie 300 gedeonitów, którzy zostali finalnie wybrani? Zostali wybrani, ponieważ potrafili skupić swoją uwagę nie tylko na piciu wody i regeneracji sił. Ale również na obserwacji i byciu gotowymi do walki. Bądźcie zatem czujni, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Nie bądźcie totalnie pochłonięci przez swój telefon. Dzisiaj chciałbym skupić naszą uwagę na tym, czy jako chrześcijanie żyjący w XXI wieku mamy zapisane w Biblii ostrzeżenia na czasy końca. Jak już wspomniałem, od 2019 roku dużo czytałem i słuchałem różnego rodzaju wykładów. Na początku przerabiałem wykłady Stevena Bora, których nie było wtedy w języku polskim. Na całe szczęście wiele z tych wykładów jest dzisiaj prezentowanych na kanale Zapomniane Adwentowe Prawdy. I chciałbym na tym miejscu bardzo podziękować zespołowi osób, które to tłumaczą i przygotowują. Szperając dalej w materiałach na temat wydarzeń zapisanych w Mateuszu 24 rozdziale i w księdze Daniela, natrafiłem na stronę z wieloma książkami i artykułami. Dotyczącymi wydarzeń czasów końca. Jest to strona endtimesissues.com. A tam moją uwagę przykuła książka o tytule End Time Secrets of Daniel 8-12 emerytowanego już wykładowcy z Loma Lindy University w USA. Jego imię to Franklin Fowler Jr. W książce tej autor krok po kroku przedstawia i argumentuje również za pomocą książek Ellen White. Że rozdziały od 8 do 12 mają wymiar przyszły, poza znanym już historycznym. Ponadto wykładowca ten informuje, iż poznanie i właściwe zrozumienie prawd zapisanych w Danielu jest wstępem i kluczem do zrozumienia proroctw księgi Apokalipsy. Moje oczy robiły się coraz to większe, a włosy na skórze stawały dęba, kiedy to wszystko chłonąłem. Chciałem się tym wszystkim od razu dzielić, bo było to niesamowicie odkrywcze dla mnie. Zastanawiałem się też, dlaczego te książki nie zostały przetłumaczone, dlaczego nikt nie mówi o tym wykładowcy i czy nie stoi za tym przypadkiem jakiś odstępczy duch? Koniec końców mówiłem o tym w najbliższym gronie, zrobiłem kilka spotkań u siebie w domu dla zainteresowanych, ale było to jednak zbyt innowacyjne i nieznane. Ktoś mi powiedział, że to zahacza futuryzm. Jednak po przyjrzeniu się jednemu i drugiemu nie widzę związku ani podstaw, aby Fowlera określać jako futurystę. Futuryzm według tego, co odkryłem, był wymysłem jezuickim, wprowadzonym do kościołów ewangelickich i przez nie promowanym, aby odwrócić uwagę świata chrześcijańskiego i nie tylko od roli papiestwa i właściwej interpretacji proroctw Daniela i objawienia. Antychrysta szukało się zupełnie gdzie indziej i pokłosie tego mamy do dzisiaj wraz z planami odbudowy świątyni Salomona w Jeruzalem oraz o tym, że wtedy zasiądzie na tronie Antychryst, czyli konkretna osoba, który zostanie obalony w połowie tygodnia, jak czytamy w Danielu 9 rozdziale w proroctwie o 70 tygodniach oraz nauce o tysiącletnim panowaniu Chrystusa na ziemi wraz ze Sprawiedliwymi, który zakończy panowanie tegoż właśnie Antychrysta. Nic z tych rzeczy nie znajdziecie u Fowlera. Zachęcam jednak tych, którzy znają język angielski, do zapoznania się z tymi materiałami samodzielnie, zanim wyrobicie sobie własne zdanie. Ja przecież mogę się mylić. Jednak przesiedziałem z tymi materiałami i z tym sposobem patrzenia na dzisiejszą rzeczywistość kolejne cztery lata i nie mogę się nadziwić, że tak mało mówi się w kościele na temat znaków czasów końca. O kluczowych wydarzeniach, mających bezpośredni wpływ na wypełniające się na naszych oczach proroctwa z księgi Daniela i objawienia oraz komentarze zapisane w książce Wielki Bój. Ale kościół to przecież ludzie, to ja i ty. Czym ja i ty jesteś zajęty? W co byś zainwestował, gdybyś wiedział, że twój czas na tej ziemi się kończy? Cokolwiek jednak nie zostanie tutaj powiedziane, i cokolwiek z tego nie weźmiesz dla siebie. To chcę, abyś wiedział, że niezależnie od zdobytej wiedzy teologicznej i umiejętności rozpoznawania znaków czasów końca, najważniejszą sprawą jest Chrystus oraz moja i Twoja relacja z nim. Bo poznanie Chrystusa to życie wieczne, jak podaje Biblia. Zatem po co dalej mówić o proroctwach i wydarzeniach na świecie? Powód jest bardzo prosty. Skoro w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale sam Jezus ostrzega nas, mówiąc w wierszu 15. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, przepowiedzianą przez proroka Daniela, stojącą na miejscu świętym, albo gdzie stać nie powinna, jak mówią inne tłumaczenia, kto czyta, niech uważa. A od wiersza 20 czytamy. Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat. Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, Aż dotąd, ani nigdy nie będzie. A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. I powiem Wam, że nie rozumiałem tych słów, aby ucieczka Wasza nie wypadła zimą albo w Szabat, aż do czasu wybuchu wojny na Ukrainie i licznych emigracji do Polski. U nas również przez krótki czas gościła pięcioosobowa rodzina, zanim nie zdecydowali się pojechać dalej do Hiszpanii. Ale kiedy po raz pierwszy otrzymali informację o możliwości wyjazdu i miejscu ucieczki, żona była sama z trójką dzieci, a mąż był na robocie za granicą. I trudno jej było podjąć tę decyzję o wyjeździe samodzielnie. Atmosfera wojenna w ich okolicy stawała się bardzo napięta i wręcz zagrażało życiu pozostawanie w tym miejscu jeszcze dłużej. Mąż w końcu wrócił w piątek przed zachodem, ale nastawał właśnie Szabat i jako pobożna rodzina nie chcieli go łamać, aby odbywać długą podróż w nieznane. Woleli zostać pomimo zagrożenia w domu i wyruszyli do nas dopiero po Szabacie. Nie chciałbym, abyśmy teraz to oceniali, bo wiem, że będą głosy za i przeciw. Jednak ta sytuacja uzmysłowiła mi, o co modlił się Jezus i czego dotyczyć miała ta nasza modlitwa. Kiedy usłyszysz i zobaczysz znaki mojego powrotu, bądź gotowy i nie zwlekaj, nie ociągaj się. Wtedy to już nie jest czas na robienie listy za i przeciw, czy wyprowadzić się na wieś, a co ze szkołą dzieci, a co z naszą pracą. Wtedy trzeba działać, a nie zastanawiać się. Pragnieniem Jezusa jest, aby ci pomóc i oszczędzić niepotrzebnych ucisków, ale musisz być gotowy na działanie, kiedy nastąpią znaki ostrzegawcze. Teraz jest czas na podejmowanie decyzji. Wydaje się zatem zasadnym, aby udać się do proroka Daniela i przyjrzeć się tej ochydzie spustoszenia, o której przed chwilą przeczytaliśmy, nieprawdaż? I tutaj znowu powołam się na wykład Daga Bachelora pod tytułem What is the Abomination of Desolation? Czyli co jest ochydą spustoszenia? W tym wykładzie pastor przedstawia trzy ochydy spustoszenia. Dwie z nich miały już miejsce. Pierwsza za czasów Daniela, okres niewoli babilońskiej i zburzenie świątyni Salomona w 586 przed naszą erą. Druga miała miejsce za czasów apostołów i kończy się najazdem armii rzymskiej na Jerozolimę i niezaplanowane przez człowieka zburzenie świątyni w 70 roku naszej ery. I trzecia ohyda jest wciąż przed nami. Co ciekawe, one zawsze są związane ze zniszczeniem świątyni. Ale trzecie zburzenie, czy będzie dotyczyć tej, która od wielu lat jest już planowana, aby ją odbudować w Jerozolimie i na którą cały świat ma utkwiony wzrok i do której wszystkie potrzebne sprzęty są już szykowane od prawie 40 lat, czy też innej? Jak podaje Bachelor i z czym również się zgadzam, to trzecie zburzenie nie będzie już dotyczyć ani literalnej świątyni, ani Jerozolimy, gdyż Żydzi jako naród wybrane zostali już dawno odrzuceni po ukrzyżowaniu Chrystusa. Zasłona została rozerwana w nadnaturalny sposób i od tego momentu ziemska świątynia straciła swoją funkcję. Ofiara została raz na zawsze złożona i nie potrzeba już więcej jej składać. A Ewangelia została skierowana do Pogan, i potwierdzeniem tego faktu było ukaminowanie Szczepana i rozpoczęcie misji do Pogan. A zatem, jakiej świątyni będzie dotyczyć to zburzenie, które doprowadzi znów do spustoszenia? Świątyni w czasie. A cóż jest tą świątynią w czasie? Szabat. To on zostanie zaatakowany na skalę ogólnoświatową. I naprawdę dziwię się Adwentystom, Którzy znając prawdę o szabacie odrzucają Go, lekceważą i nie utożsamiają z Nim ostatecznego konfliktu i testu, jaki na tej Ziemi będziemy musieli przejść, zanim Chrystus powróci. Kolejny test lojalności, podobnie jak miał on miejsce na początku przy drzewie poznania dobrego i złego, bo to zawsze była, jest i będzie kwestia autorytetu. Symbolem Bożego autorytetu jest posłuszeństwo szabatowi, a symbolem odstępczej religii, matki wszetecznic i obrzydliwości jest posłuszeństwo dniowi słońca, czyli niedzieli. A w jaki perfidny i lisowaty sposób się to dzieje, wiedzą ci, którzy obserwują scenę polityczną i działania Watykanu, szczególnie od 2015 roku. Wyprzedzając nieco wypadki, powiem tylko, że wejście dekretu niedzielnego pod jakąkolwiek nazwą się to nie stanie oprze się głównie na trzech kwestiach po pierwsze ochrona naszej planety, niedopuszczenie do nadmiernego ocieplenia klimatu i ochrona przed szkodliwymi wyziewami do atmosfery po drugie walka z szeroko rozumianym ubóstwem, czyli pomoc krajom mało rozwiniętym i po trzecie ochrona rodziny inaczej czas dla rodziny. Sam bym na to nigdy nie wpadł 30 lat temu. Plan doskonały. I wszystko to załatwi wprowadzenie jednego dnia wolnego. Czy ktoś się pod tym nie podpisze? Przecież to wszystko jest moralnie dobre i słuszne. No właśnie. Ale co mówi Biblia na ten temat i co mówi sam Bóg? Jeśli COVID wywołał podział zborów, to wyobraźcie sobie, co będzie wkrótce się działo. Kiedy te postulaty będą wprowadzane na szeroką skalę, a jedynym słusznym zachowaniem będzie zachowywanie wolnej niedzieli. Przecież to nie problem. Tak, kiedy gra muzyka i wszyscy dookoła krzyczą zrób to, może okazać się trudno być innym. Szadrach, Meszach i Abednego też mogli uklęknąć i sznurować sandały, kiedy grała muzyka i wszyscy oddawali cześć złotemu posągowi. A jednak. Nie zrobili tego. Stali wyprostowani jak struna i trudno było ich nie zauważyć przez króla i jego urzędników, kiedy wszyscy plackiem leżeli na swoich twarzach. Ale wracając do ostrzeżenia i do Daniela. Chciałbym przytoczyć tutaj kilka cytatów z książki Wielki Bój, rozdział pierwszy, która wydana po raz pierwszy została w 1888 roku, a zatem ma już swoje lata, a która w swym przekazie staje się aktualna jak wczorajsze wiadomości. Cytuję. Dla ich dobra Chrystus nie odkrył im przyszłości. Gdyby już wówczas zrozumieli w pełni dwa straszne wydarzenia: cierpienie i śmierć Chrystusa oraz zburzenie miasta i świątyni, ogarnęłaby ich rozpacz. Chrystus podał im tylko w zarysach zdarzenia, które miały mieć miejsce przed końcem czasu. I nie zrozumiano wówczas jeszcze Jego słów. Ich znaczenie miało być odkryte dopiero wtedy, kiedy jego lud będzie potrzebował wskazówek zawartych w tych słowach. Proroctwo Chrystusa miało więc podwójne znaczenie. Przede wszystkim odnosiło się do zburzenia Jerozolimy, a poza tym było obrazem wydarzeń czasu ostatecznego. Skoro te wydarzenia związane z najazdem na Jerozolimę i zburzeniem świątyni w pierwszym wieku naszej ery, są obrazem wydarzeń czasów końca, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: co było wtedy i co będzie teraz tym obrazem? Czy tylko wydarzenia, czy również konkretny okres jest tymże obrazem? Dwa kapity dalej czytamy. Kiedy Rzymianie zatkną swe pogańskie sztandary na ziemi świętej, na przedpolu Jerozolimy, wtedy naśladowcy Chrystusa mają się ratować ucieczką. Gdy ten ostrzegawczy znak będzie widoczny, wówczas wszyscy, którzy chcą uniknąć nieszczęścia, nie mogą się wahać. W całej ziemi judzkiej, a również w Jerozolimie, na dany sygnał wszyscy natychmiast muszą uciekać. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi do domu nawet dla uratowania najcenniejszych skarbów. Kto na polu lub w winnicy, niech nie wraca powierzchni okrycie, które zrzuciłby mu podczas gorących dni nie przeszkadzało w pracy. Kto nie chce zginąć w ogólnym zniszczeniu, niech się nie waha ani przez chwilę. I jeszcze jeden fragment, pięć kapitów dalej. Polecam jednak przeczytać cały ten rozdział. Prawie przez czterdzieści lat, od chwili gdy Chrystus przepowiedział los Jerozolimy, Bóg opóźniał wykonanie swego wyroku. Wspaniała była cierpliwość Pana w stosunku do tych, którzy odrzucili Jego Ewangelię i zabili Jego Syna. Przypowieść o nieurodzajnym drzewie ilustruje jednak późniejszy stosunek Boga do narodu żydowskiego. Polecenie dane winogrodnikowi brzmiało. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. Nie omieszkam wspomnieć przy tej okazji, iż powrót Jezusa mógł nastąpić w XIX wieku ale ludzie nie podjęli pochodni, nie pociągnęli dzieła, do którego Bóg ich powołał, a które Duch Święty tak we wspaniały sposób zapoczątkował. Kiedy szatan zobaczył, co się święci, wpadł na kolejny wspaniały sposób i poprzez ludzkich urzędników i ustawy krajowe dał ludziom darmową ziemię do uprawy. Zawsze znajdują się inne ważne rzeczy, którymi trzeba się zająć. Skąd to znam? A ty? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przebudzenia w XIX wieku, zachęcam cię do wysłuchania wystąpienia Pawła Goi pod tytułem Dlaczego Jezus jeszcze nie powrócił. Obawiam się jednak, że historia po raz kolejny się powtórzy i znów nie będziemy gotowi. Posłuchaj słów zapisanych w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdziale dziesiątym, w wierszach 5 i 6. Jest to ostatnie wystąpienie Mojżesza tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Nie dzięki swojej sprawiedliwości ani prawości swego serca wchodzisz, aby posiąść ich ziemię, lecz z powodu niegodziwości tych narodów Pan Twój Bóg wypędzaj je przed Tobą i aby dopełnić słowo, które Pan poprzysiągł Twoim Ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiedz zatem, że nie dzięki Twojej sprawiedliwości Pan Twój Bóg daje Ci tę dobrą ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. Maurice Wenden omawia tę historię i teorię w swojej książce z 1979 roku pod tytułem From Exodus to Advent, czyli od Kanaanu Ziemskiego do Kanaanu Niebieskiego, ale to materiał na oddzielny odcinek. Wracając do wielkiego boju rozdziału pierwszego czytamy nieco dalej następujące słowa. Cierpliwość Boga względem Jerozolimy tylko umocniła Żydów w zatwardziałości serc. Przez swą nienawiść i okrucieństwo w stosunku do uczniów Jezusa odrzucili ostatni dar łaski Bożej. Wówczas Bóg zaniechał opieki nad nimi. Nie ograniczał już mocy szatana i jego aniołów. Naród został oddany pod kierownictwo wodza, jakiego sam sobie obrał. Żydzi znieważyli łaskę Chrystusa, która mogłaby im pomóc w przezwyciężeniu złych skłonności. Teraz one stale nad nimi panowały. Szatan wzbudził w nich najbardziej niskie żądze. A dwa kapity dalej czytamy znów. W swym ślepym, bluźnierczym zarozumialstwie głosili publicznie, iż nie obawiają się zburzenia Jerozolimy, gdyż miasto to jest własnością bożą. Chcąc zaś jeszcze bardziej ugruntować swe wpływy, Przekupili fałszywych proroków, by upewniali lud, nawet wówczas, kiedy świątynia była już otoczona legionami rzymskimi, że powinien oczekiwać ratunku od Boga. Do ostatniej chwili cały naród był święcie przekonany, że Najwyższy zainterweniuje i ustrzeże ich od zguby z ręki nieprzyjaciela. Izrael odrzucił jednak boską opiekę, więc pozostał bez obrońcy. I tu dokładnie wybrzmiewają słowa, która autorka wypowiada w późniejszym rozdziale, że przyjdzie czas, kiedy zostaniemy bezpośrednika. Nigdy nie będzie czasu, kiedy on nas zostawi. Jedynie kiedy my go odrzucimy, wtedy pozostaniemy bezpośrednika. Polecam, abyście wysłuchali na tym kanale rozdziału szóstego: Nigdy bez pośrednika autorstwa Morisa Wendena. Nieco dalej w Wielkim Boju czytamy. Podczas zniszczenia Jerozolimy nie zginął ani jeden chrześcijanin. Chrystus ostrzegał swych uczniów, a wszyscy, którzy uwierzyli Jego słowom, byli przygotowani na przepowiedziany znak. Wow! To jednak w czasie tego całego zamętu byli tacy, którzy nie pozostali bez Bożej opieki? Dlaczego? Bo byli posłuszni ostrzeżeniom i znakom. No to idziemy do Daniela, który dzięki spotkaniu z samym Jezusem, po czym to wiemy? Bo anioł ten ubrany jest w lniane szaty. A kto ubrany jest w takie szaty? Najwyższy arcykapłan spełniający służbę w świątyni. I to Jezus objawia, co się będzie działo w czasie wyznaczonym. Ze względu na to, że wpływamy na głębokie wody, obszerniejsze studium rozdziału ósmego zaczniemy następnym razem. Inaczej bym was zanudził. Musimy zrozumieć najpierw język świątynny, którym Jezus się posługuje w rozmowie z Danielem i musimy przyjrzeć się użytym słowom w oryginale, bo w języku polskim mamy tylko jeden wyraz – widzenie. Ale tam są dwa różne widzenia, a nie jedno. Ale to następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.